Nagrywanie rozpocznijmy. W takim razie udostępnimy raz jeszcze ekran. I dobra, proszę Państwa, dzisiaj spotkanie, powiedzmy sobie, no bardzo wstępne, ale z drugiej strony będzie o czymś, o czym nie mówiłem w zeszłym roku. W zeszłym roku skupiałem się na tym, jak EKG w ogóle wygląda i co w nim powstaje, a dzisiaj chciałbym już na bazie tego, mam nadzieję, tej wiedzy, którą już większość z Was posiada, żebyśmy już zaczęli EKG opisywać. Więc mam dwa przykłady, ale dość rozbudowane i mam nadzieję, że damy radę przez nie przejść, żebyśmy mogli sobie po prostu spróbować je opisać. Teraz tak, lecimy od razu dalej. Proszę Państwa, w jaki sposób opisujemy EKG? Bardzo ważny jest taki element, który, szczerze powiedziawszy, chyba tylko Polacy tak to opisali. Powstało coś takiego jak dekalog EKG. I ten dekalog EKG zawiera 10 punktów opisu każdego elektrokardiogramu. Jest to bardzo przydatne, a zresztą zaraz Państwu pokażę, dlaczego to jest takie niesamowicie przydatne, umiejętność jakby posługiwania się tym dekalogiem. Dekalog, tak jak mówię, dekalog składa się z 10 punktów, przejdziemy sobie kroczek po kroczku, jak to wygląda. Pierwszy punkt opis rytmu prowadzącego, to jest zawsze tym się otwiera. Następnie mamy opis osi elektrycznej, czyli taki bardzo ogólne spojrzenie na EKG. Następnie mamy ocenę zaamków P, no jakby idziemy po kolei elementami, czyli mamy P, później mamy PQ, po PQ mamy ocenę QRS-u, zaczynamy od czasu trwania, następnie amplituda, następnie morfologia, czyli jakby każdy element tutaj sobie oceniamy. Idziemy sobie do oceny odcinka ST później mamy zamek TQ, TC i ocenę występujących arytmii, a na koniec, jeżeli mamy urządzenie wszczepialne, to też oceniamy urządzenia wszczepialne. I te 10 punktów, to przyznam szczerze, że jak nie lubię nauki na pamięć, to uważam, że tego, znaczy to nie jest takie też trudne, bo to jest dość logiczny ciąg, to jednak warto mimo wszystko się tego nauczyć. I teraz, proszę Państwa, powstaje pytanie, po co w ogóle ten dekalog jest EKG? No bo dajmy na to, mamy taki zapis EKG. On jest bardzo podobny, jak byłem na studiach jeszcze, to byłem w Brodnicy na obozie i ktoś ze mną konsultował EKG, bo pokazał bardzo podobny do tego, co tutaj widać i pytał się, czy tutaj nie ma właśnie, no właśnie czego nie ma. No otóż, ponieważ nauka elektrokardiografii jest trudna, bo na początek trzeba mieć, to jest bardzo wysoki próg wejścia, trzeba bardzo dużo wiedzieć na start, żeby w ogóle się za EKG zabierać. Więc oczywiście przyzwyczajeni do tego, że musimy się bać najgroźniejszych rzeczy, to pierwsze pytanie jest takie, czy tutaj na przykład w prowadzeniu V1 nie ma uniesienia odcinka ST, przy czym mamy odwrócenie, znaczy obniżenie odcinka ST w odpowiedzeniu na przykład trzecim czy drugim, no, czy w ogóle rozlane to obniżenie odcinka ST. No więc pierwsze pytanie, czy to nie jest aby zawał. Tak, to tak właśnie była taki przypadek w Brodnicy, kiedy ktoś z takim elektrokardiogramem podleciał i pyta się właśnie, czy to nie jest zawał. No druga sprawa dla innych takich osób może być taka, że okej, jakieś takie QRS-y są ogromne, więc a nuż może jednak jest to przerost. No i to jest właśnie ten błąd. Oczywiście nie mówimy o sytuacji takiej, że mamy pacjenta po zatrzymaniu krążenia albo takiego, co się zwija nam z typowego bólu w klatce, bo wtedy to rzeczywiście zacznijmy może od tej oceny odcinka ST, ale klasycznie Państwa powinniśmy zacząć od tej takiej oceny po kolei. Teraz w jaki sposób rozwiązać ten problem, który nam się tutaj pojawia, czyli jak zdiagnozować tego pacjenta. No i właśnie spróbujmy pobawić się w dekalog. To ja zrobiłem takiego Kahoota dekalogowego. Zaczynamy w takim razie, mamy 46 osób. Tak jak mówię, dołączać można w trakcie, gdyby tam ktoś chciał dołączyć, oczywiście to w PIN jest też do dołączenia. Aha, bo ja oczywiście nie powiedziałem, gdzie się trzeba zagrać. Kahoot.it. Jeżeli ktoś nie znał stronki, to jeszcze proszę, daję chwilkę, żeby się tam wpisać. Tam jest PIN do podania, a następnie jakiś nick. Dobra. No dobrze, to jeszcze, bo tam się widzę, dodajecie, bo może nie wiadomo było jak, to jeszcze pokazuję, żeby się dodać. Dobra, 63, 64 osoby, myślę, że tam kto będzie chciał, to jeszcze się doda. Tutaj jest napisane, też będzie na górze, dołącz na Kahoot IT i dodać PIN. Lecimy, start. Dobrze. I będziemy po kolei omawiać pytania. Pierwsze pytanie jest dość proste, ponieważ pierwsze pytanie to jest, jaki mamy rytm, czyli idziemy właśnie, proszę Państwa, dekalogiem.
Odpowiedzi są takie, chyba na telefonach też powinniście Państwo odpowiedzi mieć. Jakiś stoper odpalić, ale no dobra, mamy w takim razie prawo. 68 osób zaznaczyło, że jest rdzetokowy. Ja sobie tutaj tylko jakiś obok stoper odpalę, żebym widział, ile mi czasu mija. Oczywiście sprawa, mam nadzieję, że była dla większości z Państwa bardzo prosta, no bo w takim razie co to za problem ocenić rytm. Idźmy sobie do omówienia. Sprawdzamy oczywiście odprowadzenie. Boże, czy nie wiem czemu ja tu podpisałem je pierwsze. To oczywiście nie jest odprowadzenie pierwsze, tylko to jest odprowadzenie drugie. Ma być dodatni zamek po odprowadzeniu drugim. Tu już się poprawiam. Skopiowałem dobre, tylko nazwałem je źle. O, mamy dwójkę. O, w odprowadzeniu drugim dodatni zamek P, no to jak widać jak najbardziej jest i ujemny w odprowadzeniu AVI R. No więc mamy oczywiście rytm zatokowy. Jest on miarowy, możemy się cofnąć chwileczkę. Tak, widać, że on idzie dość miarowo. To, co możemy jeszcze powiedzieć o nim, możemy policzyć jego częstość, bo to tak w opisie się właśnie utarło, że mówimy sobie jaki, czy jest miarowy i jego częstość. Częstość oblicza się bardzo prosto, bo albo się mierzy odległość między dwoma QRS-ami w ilości dużych kratek. Ja zazwyczaj lubię to dokładnie policzyć, czyli biorę małe kratki. Małych kratek jest w tym przypadku 14 między QRS-ami i dzielę 1500 na 14, wychodzi mi 107. Taka dość szybka metoda, jak ktoś umie w kalkulator, tak to wychodzi. To jest ocena rytmu. Idziemy sobie dalej do oceny osi. I jaką mamy, proszę Państwa, oś? Dobrze. Mamy oś prawidłową, bardzo dobrze. Oczywiście jest to znowu prawa bardzo prosta, no bo to już oś chyba każdy z nas wie też jak oceniać. Oceniamy sobie odprowadzenie pierwsze, jeżeli jest ono dodatnie, to patrzymy bezpośrednio na odprowadzenie drugie, czyli najbliższe, które jest w zasadzie, które jest pod pierwszym, też jest dodatni QRS, więc oś jest jak najbardziej w tym przypadku prawidłowa. Zaraz będziemy przechodzić do tego, czy oś powinniśmy w tym przypadku oceniać, no ale dla porządku ją ocenimy. Idziemy sobie dalej do oceny zamka P. No i znowu lecimy dalej. Znowu 30 sekund mamy. Jakby ktoś uważał, że mało widać, to pomogę troszeczkę, powiększę dwa najważniejsze w tym przypadku odprowadzenia, czyli odprowadzenie drugie i odprowadzenie w jeden. Dobrze, w większości Państwo napisali, że jest zamek prawidłowy. Ja zaznaczyłem nieprawidłowości lewego przedsionka. To już Państwu pokażę, dlaczego tak według mnie tak uważam. Obserwujemy sobie, jak wygląda zamek P. Jeżeli on w odprowadzeniu drugim jest, no powinien trwać poniżej 120 milisekund. No i teraz pytanie, no albo trwa poniżej 120 sekund, albo w odpowiedzeniu drugim i ma amplitudę poniżej 2,5 mm. W odpowiedzeniu w 1 powinien być dodatnio ujemny, przy czym ujemna faza dodatnia nie powinna być większa niż 1,5 mm, a ujemna faza nie powinna być większa niż 7 mm i trwać nie więcej niż 40 milisekund. W moim tutaj przypadku wydaje mi się mimo wszystko, że tutaj trwa ona ponad 40 milisekund i ma ona amplitudę powyżej 1 mm. Więc stąd moja decyzja o tym, żeby napisać, że jednak są nieprawidłowości lewego przedsionka. Oczywiście
Co do tego, widzicie Państwo, bo to jest właśnie dekalog, że my teraz oczywiście będziemy myśleć sobie, okej, okay, dobra, mogą być nieprawidłowości lewego przedsionka, ale my jeszcze nie wpisujemy tego do wniosków. Na razie sobie napisałem nieprawidłowości lewego przedsionka ze znakiem zapytania. Zaraz będę tłumaczył, skąd się ten znak zapytania tutaj pojawia. Idziemy teraz najważniejsze, jak widzicie Państwo, zaznaczyłem na czerwono, ocena PR. I teraz spróbujmy sobie wspólnie tą PR ocenić. Kolejne, tu nawet 60 sekund Państwu dałem. Nie wiem, czy aż tyle potrzeba. Dla ułatwienia Państwu powiększę. Szybko sprawdzenie drugie, chyba najlepiej w nim widać. Zobaczmy, jak tam się Państwo zbieracie. 65 odpowiedzi. Myślę, że mogę już kliknąć pomiń. Jest, o tak, 19 osób zaznaczyło PR prawidłowy, 8 wydłużenie, 37 osób bardzo dobrze odpowiedziało, że jest skrócenie PR z V delta. Teraz na czym to polega? Proszę Państwa, przechodzimy sobie, widzimy w odprowadzeniu drugim. Sam zamek P trwa bardzo krótko, znaczy ten widoczny oczywiście, tak? Czyli w zasadzie od początku zamka P do początku zespołu QRS mamy bardzo mało czasu, tylko 80 milisekund. Czyli no jest skrócenie na pewno PR-a, bo PR to jest od początku P do początku QRS. I widzimy tutaj taki na ramieniu wstępu, znaczy taki mamy początek, QRS jest taki spowolnienie, lekko sobie narasta, a dopiero później dopiero przyspiesza. Czyli to jest fala delta. Bardziej taka spektakularna fala delta chyba też jest widoczna w odprowadzeniu V6. Widzicie Państwo, tutaj reszta QRS-u jest bardzo prężnie, się pnie do góry, ale początek jest taki powolutku rozlany. Tak samo w odprowadzeniu V6 to V5 to wygląda. W odprowadzeniu w ogóle już V1 to widać na początek taką ujemny dziubek. To też jest właśnie fala w tym przypadku delta. I teraz po co nam był ten cały dekalog? Bo to już jest jakby wniosek nam, po co nam dekalog, ponieważ już teraz, proszę Państwa, zmieniamy swoje myślenie. Myślimy o tym, że pacjent ma preekscytację, więc idźmy już z tą wiedzą o preekscytacji do dalszej analizy. Idźmy sobie w takim razie do oceny czasu trwania QRS. To jest akurat raczej sprawa prosta. To kolejny punkt w ocenie EKG. Tutaj mamy 20 sekund tylko. Państwu dałem. Dobrze, oczywiście Państwo nieposzerzone z Państwa zaznaczyli QRS. Pamiętajmy o tym, że fala delta to już jest element, Państwu to pokażę. Fala delta, co to w ogóle fala delta jest? Przypomnę z tego naszego spotkania, które się, filmik z tego powinno się pojawić jutro albo pojutrze. Fala delta to już jest część zespołu QRS, ponieważ fala delta to jest pobudzenie komory już, komory przez dodatkową wiązkę, dodatkowy kawałek mięśnia, który przewodzi pobudzenie z przedsionków do komór. Czyli to już jest QRS, no bo to już jest depolaryzacja komory. Więc tutaj tak naprawdę powinniśmy liczyć o ten czas, no i ten czas wynosi w okolicach 120 milisekund. No na pewno on 80 nie trwa, tak? No tam te 80 to może ta wąska, ta tak szybko narastająca i szybko opadająca część, to może ona ma 80 milisekund. I teraz tak, czy to ma jakieś znaczenie, ta wiedza nasza 120? No otóż ma, ponieważ proszę Państwa, w kryteriach rozpoznania preekscytacji jest obecność fali delta i poszerzenie zespołu QRS powyżej, do lub powyżej 120 milisekund. Czyli łączą nam się cegiełki. Już mamy dwie cegiełki do rozpoznania. Idźmy w takim razie dalej, jak będziemy sobie oceniać amplitudę. Zakładam, że podstawowe kryterium rozpoznania przerostów Państwo znacie. 60 sekund nawet Państwu dałem na to, żebyście mogli Państwo wszystkie przerosty przemyśleć.
Dobra, myślę, że już to koniec. 63 osoby, 4 jest wszystko. Dobrze, 21 osób napisało, że jest przerost obu komór, 33, że przerost jest lewej komory, 8, że prawej i tylko dwie osoby zaznaczyły, że amplituda jest nie do oceny. Mam szczerą nadzieję, że te dwie osoby wiedziały o tym, że jest nie ona nie do oceny. Proszę Państwa, spójrzmy sobie na te EKG. Oczywiście, gdybyśmy myśleli o kryteriach rozpoznania, no to gdybyśmy mieli dodać widoczny tutaj zamek SW1, który ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli 35 mm, to w zasadzie już nie musimy nic dodawać, to już mamy przerost lewej komory. Przerost prawej przy prawidłowej osi, przy braku R w odprowadzeniu AVR, przy braku R w odprowadzeniu V1, raczej przerost prawej komory jest niemożliwy, więc odpowiedź A i C nam odpada, zostaje nam tak naprawdę wtedy B, no albo ewentualnie D. No i właśnie, proszę Państwa, znowu, musimy opis EKG, właśnie opisywanie EKG polega na tym, że musimy troszeczkę scalać naszą wiedzę. To znaczy my już rozpoznaliśmy falę delta. My już o tym wiemy, że mamy tę falę delta, czyli że mamy preekscytację. Skoro jest preekscytacja, to znaczy, że nam się nieprawidłowo depolaryzuje komora, bo ona się teraz nam depolaryzuje, proszę Państwa, nie czteropolowo, bo prawidłowa depolaryzacja to jest depolaryzacja z trzech wiązek lewej odnogi, no chyba, że mamy tylko dwie wiązki lewej odnogi i z prawej odnogi, mamy albo 3, albo 4 polową depolaryzację, tutaj nam jeszcze dochodzi kolejny element depolaryzacji. To jeżeli nam się będzie depolaryzować w jeszcze bardziej skoordynowany sposób od podstawy do koniuszka, to będzie nam narastać QRS w odprowadzeniu tam, gdzie mamy koniuszek, czyli V6 i V5 i będzie jeszcze on bardziej ujemny w odprowadzeniu, który jest przy podstawie, czyli V1. Ale to jest zniekształcenie obrazu, to jest artefakt, znaczy nie możemy go nazwać artefaktem, tylko to jest po prostu zmiana wtórna do tego, że mamy preekscytację. Więc wniosek jest taki, że nie oceniamy amplitudy zespołów QRS, kiedy mamy zaburzenia, no tego typu zaburzenia przewodnictwa, tak? Zniekształca nam się depolaryzacja, to nie ma co oceniać tutaj przerostu, tak? Są kryteria, proszę Państwa, rozpoznania przerostu na przykład w RBBB, ale badania pokazały, że na przykład jak mamy RBBB, to nie istnieje kryterium, które pozwoli ocenić przerost. Natomiast jak się okazuje w LBBB, to możemy stosować standardowe. To będę tłumaczył na innym spotkaniu, natomiast tutaj, proszę Państwa, nie możemy ocenić amplitudy zespołów QRS. Idziemy sobie dalej. Kolejne pytanie to jest ocena morfologii pod kątem... A, przepraszam, tutaj już to ja przewinę do tego pytania, a później wytłumaczę tamto. To chyba też 60 sekund dałem. Gratuluję, proszę Państwa, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Niektórzy Państwo wybrali zawał prawej komory, uniesienie w 1. Choroba pnia, była 9 osób odpowiedziało, 14, że jest to niedokrwienie podświetliwej ściany bocznej. Oczywiście odpowiedzią prawidłową jest to, że mamy zmiany wtórne. Dlaczego, proszę Państwa? Bo znowu przypominam, jak nieprawidłowa nam się depolaryzuje, to nieprawidłowa depolaryzacja zawsze doprowadza do nieprawidłowej repolaryzacji. Oczywiście to zależy od nasilenia nieprawidłowej depolaryzacji. Jak Państwo, mam nadzieję, ci, co towarzyszyli mi w poprzednim roku i mam nadzieję, dla tych, to zachęcam też tych nowych Państwa do obejrzenia filmików. Jak mamy na przykład blok prawej odnogi
to blok prawej odnogi głównie wpływa na prawą komorę. To skoro głównie wpływa na prawą komorę, to głównie zaburzenia od odstępu STT widzimy w odpowiedzeniu V1, V2, V3, a V6 już nie. Jak mamy blok lewej odnogi, to on zaburza całkowicie depolaryzację, czyli będziemy widzieć zaburzenia odstępu STT we wszystkich oprowadzeniach. I tak samo jest tutaj. Fala delta, czy preekscytacja dotyka nam całej komory. Więc w takiej sytuacji będziemy widzieć zmiany wszędzie. Oczywiście teraz możemy, nie będziemy się tutaj rozwodzić jakoś bardzo nad tym, że preekscytacja może być różna, o różnym nasileniu, może być bardzo nasilona. Tak jak w tym przypadku jest ona, no, ona jest dość nasilona, bo widzimy dość mocne zmiany wtórne. Natomiast możemy czasami widzieć falę delta i poza tym wszystkie inne prawidłowe elementy, ponieważ po prostu droga jest albo wolno przewodząca, albo tak dobrze przewodzi nam łącze przedsionkowo-komorowe. Natomiast w tym przypadku oczywiście są to zmiany wtórne i nie powinniśmy tutaj dopatrywać się jakichkolwiek zmian niedokrwiennych. No, teoretycznie można byłoby zastanowić się, czy kryteria skarbosy, jakieś takie zmodyfikowane moglibyśmy tutaj używać, czyli kryteria do rozpoznawania niedokrwienia w przypadku, kiedy mamy zmiany wtórne, to współtowarzyszące. Wrócę na chwileczkę, proszę Państwa, jeszcze do tego siódmego punktu. Kiedy oceniamy morfologię zespołów QRS pod względem poszukiwaniu braku progresji R czy zamków Q. Oczywiście znowu, ponieważ nam się nieprawidłowo depolaryzuje tutaj komora w wyniku preekscytacji, to my nie możemy powiedzieć, że to V3, które tutaj jest w zasadzie bardziej dodatnie niż ujemne, wynika na przykład z lustrzanego odbicia i że to jest zamek Q nad ścianą tylną. Nie, to wynika, proszę Państwa, z preekscytacji. Czyli znowu wykluczamy w ogóle to myślenie. Ja troszeczkę tutaj w przyspieszony sposób napisałem, nie oceniamy, no bo w zasadzie to nie o to chodzi. Jakby tu jest preekscytacja i nie zastanawiamy się nad tym, czy tutaj są zamki Q, czy nie. Tak samo tutaj ocena odstępu STT to są zmiany wtórne. Idziemy sobie w takim razie do podsumowania. Jak byśmy mieli to, proszę Państwa, opisać? Oczywiście opisujemy to po kolei, tak? Czyli mamy tak rydz zatokowy, miarowy, częstość, oś. Oś możemy napisać. Ja ją tutaj napisałem, chociaż znowu nieprawidłowa depolaryzacja. To różnie do tego niektórzy autorzy podchodzą, niektórzy autorzy uważają, że wtedy osi nie powinniśmy opisywać tylko i wyłącznie, jeżeli jest sprawne i prawidłowe przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Ja uważam, że to akurat jest dobra wiedza, wiedzieć jaka jest oś zawsze. No w tym przypadku jest prawidłowa, PR mamy skrócone 80 milisekund, obecna fala delta, napisałem QRS-120 i wtórne zmiany odstępu STT. To są informacje, które powinniśmy tutaj zawrzeć, tak? Możemy sobie napisać jeszcze na przykład myślnik, objaw preekscytacji, no ale to w zasadzie już zapisaliśmy wcześniej. Jak widzicie Państwo, przejście przez dekalog, użycie dekalogu pozwoliło nam na to, żebyśmy my nie wykoleili się w tym opisie, no bo chodziło nam o to właśnie, żebyśmy my mogli dojść do tego, co w tym EKG się znajduje i wykluczyć wszystkie inne elementy, które mogą nam zaćmić obraz. No bo jeżeli byśmy znowu myśleli o niedokrwieniu, to byśmy się utopili w swoim własnym myśleniu. Tak samo, gdybyśmy myśleli o przeroście, też popełnilibyśmy błąd. I no, cała analiza mogłaby doprowadzić do tego, żebyśmy prowadzili jakąś zbędną u pacjenta diagnostykę, czy zbędne postępowanie. Ten pacjent wymaga w zasadzie, no, wymaga po prostu wykonania badania elektrofizjologicznego. W razie możliwości to powinniśmy pacjentowi wykonać ablację i tyle. To jeżeli chodzi o pierwszy, proszę Państwa, przypadek. Zejdźmy sobie do drugiego, znowu poćwiczmy sobie, proszę Państwa, te umiejętności korzystania z dekalogu. Tak bym chciał, tak jak teraz Państwu pokażę, tak bym chciał, żeby wyglądał tegoroczny kurs. Czyli ja pokazuję Państwu EKG, kilka słów na temat pacjenta i lecimy sobie dekalogiem i wyciągamy wnioski. Tak mniej więcej bym to sobie widział. Chciałbym też dzięki temu Państwu pokazać, jak ważne jest korzystanie z tego dekalogu i byśmy mogli go ćwiczyć. Więc no, proszę Państwa, zaczynamy w takim razie. Pierwsze pytanie jest oczywiście, ja sobie to tak pokażę, pierwsze pytanie jest oczywiście, jaki mamy rytm. Więc lecimy. Mamy chyba 30 sekund, no to lecimy.
I super. I ponieważ uznałem, że pierwsze dwa pytania są dość proste, to nie bardzo się rozwodziłem na nimi po drodze. Natomiast teraz sobie to podsumujemy te trzy pierwsze pytania. Prawidłową odpowiedzią są nieprawidłowości prawego przedsionka. 10 osób znaczyło, że prawidłowy jest P. 14, że są nieprawidłowości lewego. No dobrze, proszę Państwa, przejdźmy sobie do tej analizy. Oczywiście zaczynamy od tego oceny rytmu. Mamy drugie odprowadzenie, mamy dodatni P, w wierze ujemny, więc mamy rytm zatokowy, prosta sprawa. Idziemy sobie do oceny osi. Jeżeli jedynka jest ujemna, to mam nadzieję pamiętamy, jedynka ujemna, to nie patrzymy na dwójkę, bo ona nam nic nie daje. Sprawdzamy AVF. AVF dodatni, czyli mamy jakąś głupotę napisałem, boś prawidłowa, to chyba bardzo, przepraszam, bo jeszcze ktoś zapamięta, ale musimy to naprawić, bo aż mi bolą oczy. Prawogram oczywiście jest to. Żadna oś prawidłowa. I idziemy sobie dalej do oceny zamka P. I teraz, proszę Państwa, tutaj patrzymy sobie na odprowadzenie drugie na początek. No to odprowadzenie drugie mamy, patrzymy na koniec, pamiętajmy o tym, przy ocenie zamka P patrzymy na koniec, porównujmy z końcem zamka P. Raz, dwa, prawie 3 mm ma zamek P w odprowadzeniu drugim, czyli tutaj na pewno mamy powiększenie prawego przedsionka. Jest on dość wąski, nie ma poszerzenia tego zamka P. Tak samo jest wąski w odprowadzeniu w 1. Niektórym może się wydawać, że jest dość głęboka ta ujemna faza, ale ona jest bardzo wąska. Czyli nie myślimy tutaj i w ogóle sam zamek P ma poniżej 120 milisekund, więc nie myślimy tutaj o powiększeniu lewego przedsionka. Są to na pewno nieprawidłowości prawego przedsionka, a samo PQ ma 140 milisekund. Już od razu PQ wpisałem, bo też tutaj nie ma nad czym się rozwodzić. Mamy pierwsze elementy opisu. Rytm zatokowy, jest on tam miarowy o pewnej częstości, prawogram nieprawidłowości prawego przedsionka. Idziemy sobie dalej. Szerokość QRS i zaburzenia przewodnicy śródkomorowego. Tu chyba 60 sekund aż dałem. Już sobie wracamy. Prawie mamy wszystkie odpowiedzi, zostało nam jeszcze pach, 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 4 sekundy, 1. Dobrze, 20 osób znaczyło, że mamy prawidłowy obraz QRS, 16, że mamy blok przedniej wiązki, 5, że mamy blok tylnej, 15, że są zmiany wtórne do przerostu prawej komory. Rozstrzał pokazuje mi, że chyba bardziej strzelaliście, ale nie ma problemu, zaraz sobie to omówimy. Proszę Państwa, znowu, dla tych, którzy już mieli te ze mną spotkania, to myślę, że pamiętają niektóre z tych elementów. Natomiast, proszę Państwa, patrzymy sobie na te odprowadzenia. Dlaczego te? No mamy prawogram, musimy znaleźć przyczynę tego prawogramu. Po to jest nam dekalog. Znowu, powiedzieliśmy prawogram, no to jest jakaś przyczyna tego prawogramu. Musimy przeanalizować, skąd się on tam wziął. Patrzymy sobie tak, mamy na pewno QRS w okolicach 90 milisekund. Myślę, że nie więcej tutaj w żadnym odprowadzeniu nie widziałem, że było więcej, nawet mógłbym napisać pewnie 80. Mamy tak, QR w odprowadzeniach dolnych, mamy 3, 2, AVF, mamy wszędzie QR. Akurat jest troszeczkę QRS w dwójce, ale to nie zniekształca nam za bardzo obrazu. Oraz mamy RS w odprowadzeniach bocznych, czyli nam się oddala od boku, przybliża nam się oddala się od góry lewej strony, a zbliża się do dołu prawej strony. Co nam to mówi? To znaczy, że ta polaryzacja przechodzi właśnie w dół i w prawo, czyli jest to zakres unerwienia czy depolaryzacji zaopatrzenia tylnej wiązki. Więc powstaje nam pytanie, czy jest to blok tylnej wiązki lewej odnogi. Takie mogłoby być podejrzenie, ale znowu sięgamy wiedzą głębiej. Musimy pamiętać o tym, że blok tylnej wiązki lewej odnogi jest blokiem rzadkim. Żeby zepsuć tę odnogę, ona jest gruba, ukryta, biegnie w lwocie. Strasznie trudno uszkodzić tę tylną wiązkę.
Więc powstaje pytanie, czy to na pewno jest to. I zawsze powinniśmy wykluczyć na przykład to, że pacjent jest, jeżeli mamy młodego pacjenta z takim obrazem, to młodego pacjenta poniżej 30 roku życia w zasadzie uważa się, że nie wolno nam rozpoznać bloku tylnej wiązki. Jeżeli mamy pacjenta szczupłego i wysokiego, to najczęściej wynika to z budowy ciała, że mamy obraz jak bloku tylnej wiązki. Ale druga sprawa, proszę Państwa, to jest to, że powinniśmy jeszcze wykluczyć przerost prawej komory. Mamy, powiedzieliśmy sobie, nieprawidłowości prawego przedsionka. Tu nam się pojawia prawogram z takim obrazem jak ty blok tylnej wiązki, więc może jednak przerost prawej komory. Idźmy sobie w takim razie, proszę Państwa, dalej. Kolejne pytanie, już przedostatnie. Oceń ocny PSTT. Już cofam, bo to chyba tak nieinteligentnie zrobiłem, ale już trudno. Mamy znowu 60 sekund. Osiem osób zaznaczyło obniżenie nad ścianą dolną, 11 obniżenie nad ścianą boczną, uniesienie nad ścianą przednią, niektórzy zaznaczyli 19 osób i prawidłowe STT zaznaczyło 16. Zdajemy kłam temu, że jest uniesienie nad ścianą przednią. Pamiętamy o tym, że mamy 34-letniego pacjenta, nie napisałem pacjenta, nie pacjentka, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Tacy pacjenci mogą mieć uniesienie odcinka ST, jeżeli to jest pacjentka o 1,5 mm w odpowiedzeniu WI2, WI3, a jeżeli są jeżeli to są mężczyźni, to mogą mieć nawet 2,5. Więc tutaj uniesienie oczywiście nie ma, tu też uniesienia ST nie ma, tu też nie ma ST uniesienia, tu też. Obniżenia nad ścianą boczną, jak spojrzymy sobie tak pomiędzy tym P, takim rzeczywistym P, mam nadzieję, że widać moją łapkę, tu jest TP i tu jest ST. Ono nie jest tu obniżone, tak samo tutaj też wydaje mi się, że obniżone nie jest. Natomiast jak spojrzymy sobie, proszę Państwa, na odcinek ST, tu jeszcze omawiałem po drodze, zaraz do tego też wrócę, przepraszam. Po prostu nie chciałem z tego pytań robić, po prostu za długo by to trwało. Zobaczmy sobie, w dwójce jest obniżenie ST, w AWF-ie też jest obniżenie ST i w trójce też jest obniżenie ST. Tu wystarczy 0,5 mm, więc każdy z tych jakby jest, są te obniżenia. No więc pojawia się pytanie, jeszcze wróćmy sobie na chwileczkę do poprzednich punktów, czyli mamy tak, ocenione P, rytm oś P, PQ, mamy ocenione amplitudę, szerokość. Jeżeli chodzi o amplitudę, proszę Państwa, to chyba każdy kryteria znowu pamięta. Nie spełnimy tutaj kryteriów przerostu lewej komory, czy bo tu AVL powinien być powyżej, R powinien być powyżej 11. Nie jest. Wskaźnik Sokołowa-Liona, czyli SV1 plus RV6 powinien być powyżej 35. Nie jest. Nawet jak weźmiemy wielkie V2, które ma tutaj milimetrów, raz, dwa, trzy, cztery, 21, 24, dodamy 24, to 45 na pewno z tego nie będzie. Czyli przerostu, tak, kryteriów woltażowych przerostu lewej komory nie ma. Patologicznych kół też tutaj nie stwierdziliśmy. Mamy odcinki ST opisane. No to w takim razie, co to jest, proszę Państwa? No i mamy pacjenta, który na samym starcie wiedzieliśmy już o tym, że ma chłoniaka, miał chłoniaka Hodgkina. Przypominam, że chłoniaka Hodgkina leczy się chemioterapią i radioterapią. Naświetlamy. Chłoniak Hodgkina najczęściej dotyka właśnie tam okolice nadprzeponowe. No więc przejdźmy sobie, jaki jest wniosek z poniższego EKG. No i mamy takie odpowiedzi. Macie Państwo 1,5 minuty. Mamy zebraną całą już wiedzę, więc spróbujmy sobie odpowiedzieć, jaka może być przyczyna tych zmian w EKG.
Państwo się zastanawiają, ja będę mówił, żeby nie przebiegało to w ciszy. Proszę Państwa, nikt z nas nie będzie rozpoznał żadnych tych elementów, które są tutaj napisane w EKG. EKG nie służy do rozpoznania stenozy mitralnej, nie służy do rozpoznania stenozy aortalnej, absolutnie nie służy do rozpoznania odmy, a już naprawdę nie służy do jakiegoś rozpoznania włóknień płuc i serca płucnego. Nie. Natomiast jak będziecie mieli pacjenta, który ma ciężką stenozę mitralną, i to musicie umieć ocenić jego EKG. Więc musicie wiedzieć, że ciężka stenoza mitralna powinna zawierać. No i właśnie, co powinna zawierać? Już widzę, że ktoś tam odpowiada, więc ja będę tu już mówił, dlaczego tu raczej nie jest stenoza mitralna. Bo stenoza mitralna by nam dawała co? Powiększenie głównie lewego przedsionka. Wtórnie oczywiście da nam przerost prawej komory i wtórnie poszerzenie prawego przedsionka, ale na pewno widzielibyśmy to poszerzenie lewego przedsionka. Co wykluczyliśmy w czwartym punkcie oceny w dekalogu. Stenoza aortalna. Stenoza aortalna, no to raczej co? Przerost lewej komory. Co wykluczyliśmy w ocenie amplitudy? Odma opłucnowa lewostronna. Odma opłucnowa to jest akurat dość specyficzne zjawisko, ponieważ odma opłucnowa może dawać nam zmianę w EKG, ponieważ to jest powietrze. Powietrze nie przewodzi prądu, więc jeżeli nie przewodzi prądu, to będziemy mieli po lewej stronie, pięknie mnie Państwo słuchacie, bardzo dziękuję, po lewej stronie będziemy mieli niski woltaż. Nie mamy tego niskiego woltażu. Tu mamy cechy nadciśnienia płucnego. Przerost prawej komory, taką mamy sugestię. Nie mamy tego za bardzo woltażowo ocenionego, chociaż już widać tutaj w awierze, że to R drugie zaczyna narastać. Już się ten problem pojawia. No prawy przedsionek to jest uszkodzony na maksa. Tak? No i prawogram jest bardzo potężny. Tak? To najprawdopodobniej właśnie wynika z tego, że pacjent po prostu ma tak zwane serce płucne, wynikające po prostu z włóknienia płuc u takiego chorego. Proszę Państwa, tak chciałbym, żeby tak wyglądały nasze spotkania, bo to już jest koniec na dzisiaj, tyle chciałem powiedzieć. Chciałem, żeby spotkania nasze wyglądały właśnie na takiej całościowej po kolei analizie EKG, żebyśmy my, jak wiecie Państwo, przyjdziecie Państwo kiedyś do pracy, i będziecie mieli, potrafili rozpoznać, postawić jakby jeden, rozpoznać jedną rzecz w EKG, a EKG niestety składa się z wielu rzeczy, to żebyście się Państwo nie pogubili, by się też nie próbowali nadinterpretować tego EKG albo nadszukać tam różnych rzeczy. No i też druga sprawa, żebyście też o wielu rzeczach po prostu nie zapomnieli, bo to może mieć duży na pacjenta wpływ. No i to by było, jeżeli chodzi o takie słowa wstępu na dzisiaj, to by było tyle. To ja już się tutaj udostępniam, czekam na jakieś słowa ewentualnej krytyki i to byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy, Marku. Ciekawy przypadek, zwłaszcza ten z preekscytacją. Pacjent już po ablacji, czy jeszcze nie? Po preekscytacji, tak, po ablacji, jest po ablacji. No, pamiętajcie, że preekscytacja to już tak z mojego podwórka. Jak widzicie, EKG z perekscytacją, to wyślijcie pacjenta do poradni zaburzenie rytmu serca, dlatego że EPS czy badanie elektrofizjologiczne praktycznie każdemu się należy, dlatego że na podstawie spoczynkowego zapisu EKG, a nawet testu wysiłkowego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy dana perekscytacja jest złośliwa, czy też nie jest złośliwa, czy może spowodować zatrzymanie krążenia. Dopiero inwazyjne badanie elektrofizjologiczne potrafi to zdiagnozować, a jest ono obowiązkowe u wszystkich, którzy uprawiają sport, nawet taki amatorski na pograniczu zawodowego i w przypadku niektórych zawodów, które wymagają no, rozszerzonych badań piloci i kierowcy, wtedy również, ale również klasa 2A wskazań tak naprawdę dla całej populacji, która ma preekscytację, też jest wskazaniem do tego, żeby takie badanie elektrofizjologiczne wykonać i wykluczyć złośliwość szlaku, a jeżeli jest złośliwy, to żeby go od razu zablować, bo skuteczność ablacji jest tam około 96-97% w przypadku preekscytacji przy pierwszym podejściu. Czasami trzeba powtórzyć, ale generalnie zbliżamy się do 100% w całej tej populacji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Alicja, może chcesz coś dodać? Myślę, że bez skarg i zażaleń, ale z ogromnymi podziękowaniami i z nadzieją na kolejne spotkanie już wkrótce. I tylko taki wniosek, to bardziej do ogółu, przypomnienie o tej liście obecności, która jest pierwszą wiadomością na czacie. Jeszcze tylko chciałem zaznaczyć, tak, gratulacje dla pierwszych 5 miejsc. Brawo, brawo. Grałe miśki, Wombat drugi, Mewo trzeci. Takie mamy podium.
Natomiast jeżeli byście Państwo chcieli jakieś zażalenia, tak jak mówię, tutaj jest zbierz opinie, więc możecie swoje podzielić się opinią na telefonach, jeżeli się jeszcze nie rozłączyliście. Dzięki serdeczne. No i w takim razie zapraszam do oglądania filmików na YouTubie i myślę, że spotkamy się, taką moją wizję, proszę Państwa, że spotkamy się jak wstawię wszystkie, a wstawić wszystkie mam nadzieję w ciągu najbliższych półtora tygodnia. Mam taką miałem chęć tego zrobienia, więc może się spotkamy w ciągu 2-3 tygodni i już będziemy tym cyklem jechać właśnie z kolejnymi przypadkami. Dziękujemy i dziękujemy Państwu serdecznie za obecność. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.